Siemanko, z tej strony Kamek, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nie Road to Glory, ponieważ musiałbym podsumować wczorajszy dzień mój Food Champions, a był bardzo zły, bo wygrałem 3 mecze, a przegrałem 4. Dzisiaj na streamie walczymy o elitę, chociaż mogę przegrać tylko jeden mecz. Ale wielki powrót Reddita, coś co pokochaliście nieco na moim kanale. Dawno, naprawdę dawno tego nie było, czyli wchodzimy na reddit.com/FIFA i wyszukujemy najlepszych postów z ostatniego miesiąca. Jeżeli chcecie, jeżeli, nie wiem, dostawicie, powiedzmy, z 3000 łapek chociaż w górę, to będziemy to robić cyklicznie, co miesiąc, no, najlepsze posty z ostatniego miesiąca. Ustalmy, że będzie to 26 każdego miesiąca i będziecie mogli się spodziewać wtedy materiału z Reddita. Także zapraszam was bardzo serdecznie, no i zobaczmy, jakie posty w ostatnim miesiącu, a przez ostatni miesiąc przecież już była gra na FIFA 21, pojawiły się właśnie na tej stronie. No dobra, pierwsze co najbardziej zaupvotowane, wziąłem sobie topkę z ostatniego miesiąca. To był oczywiście post dotyczący tego, że ktoś Mario Gomezem rozegrał 2000 spotkań, strzelił ponad 2000 bramek, a Mario Gomez w ramach podziękowania odesłał mu podpisaną swoją kartę, więc to na pewno bardzo spoko z jego strony. To też pewnie nieraz już widzieliście, to jest drugi najbardziej upvotowany post. Te bloki w tym roku to jest coś niesamowitego, a zwłaszcza ten Van Dijk'a. No chłop! Nie do przejścia. Trzeba go kupić do składu. Tutaj ktoś napisał, że wiedział, że Holland ma dobre strzały, ale tutaj co się wydarzyło podczas Squad Battles to było coś innego. Szczerze, nie widziałem tego postu. Zobaczmy. Jak Haaland strzela Rodrigo do Holanda. Holland strzela. Te bramki w tym roku to też jest coś innego. A tu ciekawostka. Jest oficjalna reklama w jakimś magazynie dla dzieciaków, która sugeruje używanie FIFA Pointsów. Możecie to zobaczyć tutaj. Żeby zagrać pierwszy krok, zacznijcie grać w FIFA Ultimate Team. Użyjcie FIFA Pointsów, żeby otwierać paczki. I dopiero możecie budować swój skład. No, ciekawa reklama, ale nie kupujcie FIFA Pointsów. Bez FIFA Pointsów też da się zrobić dobry skład. A tutaj kolejny post i FIFA 2001. Kto grał, ten wie, jak można było fajnie sobie bramkarzem odbierać piłki. Proszę bardzo, jaki dribbling, przerzucenie piłki. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Bramkarz łapie, ale tutaj spokojnie, można zrobić coś takiego. I wtedy można było oczywiście zgarnąć czerwoną kartkę, ale był wkurzony ten sędzia. Ale fajnie, że można było po prostu robić wjazd w bramkarza. Kolejna ciekawostka to to, że z każdym kolejnym strzelonym golem logo Food Champions się zmniejsza. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale zobaczcie na ten klip. Z każdym kolejnym golem po prostu logo Food Champions jest coraz mniejsze. Gol numer 1, gol numer 2, to logo Food Champions po prostu powoli zanika coraz bardziej. No i nie wiem, jaki na celu miał ten zabieg, ale tak, już tutaj prawie niewidoczne to logo. Tutaj pościg o tym, że przeciwnik ruszał swoim bramkarzem, więc musiał to zrobić. Stawiam, że to będzie próba dośrodkowania ze strzału, znaczy strzał bardziej niż dośrodkowanie. Zobaczcie, gdzie wyszedł bramkarz. Gareth Bale dokręca piłę. No i mamy bramkę. Trzeba będzie na pewno tego spróbować, jeżeli zauważy, że ktoś wychodzi naprawdę głęboko tym bramkarzem. O proszę, a tu ktoś w karierze sobie jako juniora trafił Harry'ego Pottera. No, tak jak napisał w poście, może być magicznie. Ktoś napisał, że nowa taktyka na tą grę. Zobaczmy, co nam tutaj pokaże. To już wiem. To, co wam pokazywałem w ostatnich filmikach, czyli podbijanie piłki z pomocą R3. I nawet taki lewy obrońca może sobie po prostu podbijać piłkę i przejść całą obronę. Jak ktoś słabo broni, to widzicie, co tutaj się dzieje. Można bardzo łatwo strzelić bramki. No, hit. Ale wystarczy, że wciśniecie po prostu R3 do środka i tyle. Prosiliście o upgrade w proclapsach, no to proszę, kolega ma dla was upgrade w proclapsach. Patrzcie, jaki wychillowany w lewym górnym rogu, no, nic się nie dzieje. Ta gra. Kto jest teraz bramkarzem? Nie wiadomo, koleś jest na pewno pogubiony tym, co się tu wydarzyło. Ale już nieraz takie coś widziałem. No proclapsy, tak. Tutaj chyba wiem, o co chodzi. Ta cieszynka na asfalcie może nie być najlepsza. Ała! Ale jego nie boli przynajmniej. No, ciekawy pomysł, żeby taką cieszynkę wykonać na asfalcie. Tutaj kolega że to mówi, że to jego pierwszy strzał z przewrotki. Więc zobaczmy, może jakiegoś ładnego gola obejrzymy. Dośrodkowanie. A. Spodziewałem się czegoś innego.
Ale piękne, piękne. Oj, ta, ależ cudowna bramka. Tutaj możemy się domyśleć, co się wydarzy, skoro jest 2-2 i 90 minuta. Nieraz już w tej FIFA widziałem, kiedy sędzia kończył tę akcję. Nawet sam byłem tego świadkiem, kiedy grałem koopa z Lachem i Lachu strzelał na bramkę, a wtedy sędzia zagwizdał. Dobrze, że wtedy wygrywaliśmy. Natomiast tu było 2-2, ściszmy trochę. Z 91 minuta już się właśnie zbliża. No i zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Jest przejęcie w środku pola. Division Rivals to jest, więc tutaj zwycięstwo ma znaczenie, jeżeli chodzi o punkty. Rodriguez sam na sam! I sędzia postanowił zagwizdać. Powiem wam, na szczęście w Foot Champions jeszcze mi się to nie wydarzyło, ale mam nadzieję, że patch, który naprawi to, wejdzie do gry. No jeżeli byście nie wiedzieli, to jest 14-latek, który jako pierwszy wbił dwa razy z rzędu 30-0 na PS4 i jest numerem 1. W tamtym tygodniu był i w tym też będzie. Tak, ten kit was jedzie w FIFA. Mnie też. Best striker in the game right now. Też mi się tak wydaje. Jak czasem widzę tego tej szere, jak ktoś go wpuszcza z ławki, to mam dokładnie, że tutaj ta fota powinna wyglądać dokładnie w ten sposób. To też już widziałem u Liska, nawet Lisek grał na takim ekranie. No cóż, no dobrze, że dema nie zrobili, to przynajmniej mieli czas do pracy. Cię zaproponował, żeby taką formację w końcu wprowadzić do gry, czyli 4-3-3, ale z lewym prawym pomocnikiem i lewym skrzydłowym prawym skrzydłowym. No wtedy naprawdę nie byłoby problemów, że musicie dwóch lewych skrzydłowych lub dwóch prawych skrzydłowych wprowadzić do meczu. Wydaje mi się, że przydałaby się taka formacja w grze. Kolega napisał trochę FIFA 21 dla nas. Zobaczmy, co wydarzy się w tym klipie. Babu przejmuje piłkę. Chyba będzie wybijał. 13 minuta, przeciwnik prowadzi 1-0, dokładnie ten w zielonych strojach. I tu Van Dijk będzie pewnie wybijał piłę i coś się odwali. A. Van Dijk dotknął piłki i stwierdził, że on nie będzie dalej grał. O nie, Rashford przejmuje i to jest w ogóle Foot Champions. Oh. A tutaj jeszcze tip dla was, dla tych, którzy nie wiedzą, po miesiącu gry to już wątpię. I kiedy są i jakie karty? Jeżeli jest karta non-rare, to tutaj widzicie, nie ma takich złotych pierdzielników w bokach karty. Jeżeli jest karta świecąca, to są te pierdzielniki. Jeżeli są ekrany, to tutaj widzicie te kółka z boku ekranu, z boku, no i oczywiście w tą flagę. No a jeżeli jest walkout, to ta zaznaczona, ten zaznaczony pasek się po prostu nie świeci. I na zakończenie dzisiaj, zwłaszcza, że jeszcze Foot Champions w poniedziałek jest grane. Koleś napisał do swojego przeciwnika, jaki jest jego wynik w Foot Champions. Odpisał mu, że 18-8 i zapytał o jego i powiedział, że dobra gra. Jego był 11 zwycięstw i 17 porażek, więc praktycznie odwrócony bilans. Chłop, który walczy ledwo o Golda 3. Ma matchmaking z chłopem, który walczy o Golda 1. Czy tak powinno być, czy nie? Dajcie znać, bo jeżeli wiecie, to na live'ach czasami sprawdzam sobie tą top 200 i ich matchmaking. I oczywiście najczęściej zdarza się, że kiedy ma 12-0, to trafia na rywala, który ma 11-0. Ale zdarzają się takie mecze, gdzie chłop, który miał 29 zwycięstw i 0 porażek, czyli ostatni mecz o 30-0, grał z chłopem, który miał 19 zwycięstw i 9 porażek. No taki matchmaking niestety nie jest dobry. Mam nadzieję, że wielki powrót Reddita wam się podobał. Łapka w górę, subskrypcja, może do tego 500 000 dojdziemy tylko z waszą pomocą. Zapraszam was na streamy twitch.tv/kamyk. Zlajkujcie, subskrybujcie, wariujcie. Do zobaczenia, cześć.